profesorem, gdyż jestem pierwszy, który przed operacją po prostu porozmawiać z pacjentem i z rodziną, żeby wytłumaczyć, na czym ten polega problem, który może powstać, bo my zawsze musi być i również po operacji, żeby się zaopiekować, żeby wytłumaczyć, że to nie jest koniec świata, po prostu, że to stoi, po prostu często uratowało to życie. Także no, trzeba po prostu rozmawiać, tłumaczyć, że to jest dzisiejsze doby, po prostu każde stopie może być dobrze zobaczone, bo by pacjentowi wyczuł. Medyczny personel oczywiście jest ważny, żeby pomóc, żeby to było dobrze zobaczone. Natomiast całe otoczenie, mówiąc o rodzinie, o przyjaciół, całe środowisko po prostu powinny pewnym sposobem bardzo dobre tego rodzaju właściwie spotkania, kiedy ludzie o tym słyszą. Nie tylko jak im dotknie ten problem, że po prostu mają problem i wtedy szukają tego. Wszyscy muszą wiedzieć, że coś takiego jest, że są ludzie, które tak jak wiemy, że są Amazonki bez piersi, tak powinniśmy wiedzieć, bo chyba mniej się wie, że są pacjenci ze stopią i to nie znaczy, że pacjent umiera, że pacjent z tego typu z tą stopią może dogorzyć i po prostu to otoczenie wtedy akceptuje tych ludzi i oni się rzeczywiście nie czują zagubieni.